Gehenna. Trzecim terminem oddanym w języku polskim słowem piekło jest wyraz Gehenna występujący w Nowym Testamencie 12 razy, oznaczający ostateczną zagładę niesprawiedliwych i szatana w wyniku tak zwanego ognia Gehenny. O ile teologicznie błędne jest traktowanie biblijnego Szeolu i Hadesu jako miejsca pobytu szatanów, potępieńców i wiecznie płonącego ognia, o tyle pojęcie ognia w ogóle jako kary dla niesprawiedliwych znane jest Pismu Świętemu. Zagadnienie to występuje z całą wyrazistością swojej głębokiej treści, stanowiąc jedną z najistotniejszych nauk Biblii dotyczących odpowiedzialności człowieka przed Bogiem. Wszędzie, gdzie rządzi prawo, występuje odpowiedzialność, a w konsekwencji przestępstwa kara lub ułaskawienie. Jest to naturalny porządek rzeczy, nie tylko świecki, ale także boski. Ponieważ we wszechświecie obowiązuje prawo Boże, naruszane przez człowieka, nie należy więc dziwić się, że obok łaski dostępnej dla grzeszników w zasługach Chrystusa figuruje także kara, będąca wyrazem sprawiedliwości Bożej. Zapłatą za grzech jest śmierć, naucza Pismo Święte. Urzeczywistnieniem tej zapłaty będzie ogień Gehenny jako rezultat sądu ostatecznego. Słowami Gehenna lub ogień Gehenny reprezentującymi Bożą karę w dniu ostatecznym dla niewiernych posługiwał się często Jezus Chrystus. A ja wam powiadam, kto by rzekł bratu swemu raka, będzie winien rady, a kto by rzekł głupcze, będzie winien ognia piekielnego Gehenny. Jeśli tylko oko twoje prawe gorszy cię wyłubie, a odrzuć od siebie, albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, aby zginął jeden z członków twoich, niż by całe ciało twe miało wrzucone być do piekła Gehenny. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, duszy zaś zabić nie mogą. Raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekle Gehennie. Lepiej dla ciebie ułomnym i chromym wejść do żywota, niż mając dwie ręce lub dwie nogi być wrzuconym w ogień wieczny. Lepiej dla ciebie jednookim wejść do żywota, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do ognistej Gehenny. Węże, plemię żmijowe, jakżeż ujdziecie przed sądem piekła Gehenny? Kara ognia Gehenny nastąpi, jak informuje Biblia, po tysiącletnim okresie rządów królewskich Chrystusa w niebie, gdy przeniesiona zostanie na ziemię stolica Boża, zwana Nową Jerozolimą i zmartwychwstaną niesprawiedliwi. Wówczas rozegrają się ostatnie dramatyczne chwile historii grzechu, grzeszników i szatana. Odbędzie się największy proces wszechświata, sąd ostateczny, w następstwie którego wszelkie zło zostanie na wieki zniszczone ogniem Gehenny. Końcowe chwile wielkiego dramatu opisuje Księga Apokalipsy. A kiedy upłynie owe 1000 lat, szatan zostanie zwolniony ze swego więzienia. Wówczas wyruszy, by zwodzić narody na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i aby zabrać je do walki. A liczba ich jak piasek morski, idą poprzez świat szeroki, okrążają obóz świętych i miasto umiłowane. Lecz ogień spada z nieba i pochłania ich. A diabeł, który zwodzi, zostanie strącony do jeziora ognia i siarki. Kto nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Lecz udziałem tchórzów, niewiernych, nieczystych, morderców, nierządników, czarowników, bałwochwalców i kłamców, wszystkich będzie gorejące jezioro ognia i siarko. To jest śmierć druga. Oto finał grzechu i jego następstw. Będzie nim gorejące jezioro, czyli kara wiecznego zatracenia. Stary świat, podobnie jak świat przedpotopowy, zachowany jest ogniowi na dzień sądu, naucza apostoł Piotr.
Niebo zaś, które jest obecnie, oraz ziemia są przez to samo słowo na ogień przeznaczone. Zachowane są na dzień sądu i zatraty ludzi bezbożnych. Ilustracją ognia Gehenny, który dokona wiecznej zagłady niezbożnych, jest również przypowieść Chrystusa o pszenicy i konkolu. Tak więc jak zbiera się konkol i w ogniu pali, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy wyśle swych aniołów, a ci usuną z królestwa jego wszystkich gorszycieli i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ogniskiego. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Tę samą prawdę wyraził Chrystus Pan za pośrednictwem przypowieści o oddzieleniu owiec od kozłów. Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swej chwale, a wespół z Nim wszyscy aniołowie, wówczas zasiądzie na swym Bożym tronie. Wszystkie narody zgromadzą się przed Nim, a On oddzieli jedne od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce ustawi po swej prawicy, a kozły po swej lewicy. Potem odezwie się także do tych, którzy będą stać po lewicy. Precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który przygotowany jest dla diabła i aniołów jego. Z przytoczonych tekstów Pisma Świętego wynika, że Gehenna nie przedstawia aktualnie istniejącego miejsca piekielnego ognia, wiecznych mąk potępieńców i szatanów, lecz jest określeniem ostatecznej kary kończącej długie i straszliwe dzieje zła. Wyraz Gehenna, jak wiadomo, nie jest pochodzenia greckiego, stanowi grecką formę nazwy Doliny Chinoma, przebiegającej obok Jerozolimy i znanej od czasów starodawnych jako miejsce przeklęte, zgardzone. W epoce królewskiej składano tam Molochowi ofiary z ludzi, a w czasach Chrystusa było miejscem gromadzenia i palenia wszelkich nieczystości miejskich. Dolina ta, będąca miejscem zgardy i zniszczenia, stanowiła wymowną ilustrację kary ognia i wiecznej śmierci. Chrystus, mówiąc o ognistej Gehennie, posługiwał się tą właśnie ilustracją. Taką właśnie etymologię wyrazu Gehenna potwierdzają uczeni katolicy. Wyraz sam jest grecką formą aramejskiego gehinnam, pochodzącego od hebrajskiego gei, chinnom, dolina jęku lub synów chinnoma. Jest to nazwa doliny położonej na południu od Jerozolimy, u zbiegu dolin Cetronu, Tyropeonu i Wadi Er-Rababi, na skutek uprawianego tam kultu Molocha, któremu składano dzieci w ofierze. Czwarta Królewska, rozdział 16, werset 3, 21 rozdział, werset 6, na skutek eksekracji dokonanej tam przez Jozjasza. Czwarta Królewska, rozdział 23, werset 10. Wreszcie na skutek przeklęcia przez Jeremiasza, Jeremiasz, rozdział 7, werset 32, rozdział 19, werset 6. Dolina Chinnom stała się miejscem przeklętym, zakazanym, miejscem przyszłej pomsty nad grzesznikami. Przyszła pomsta nad grzesznikami będzie podobna do spalania nieczystości w Dolinie Chinnoma, znajdującej się poza murami Jerozolimy. Kara potępienia spotka niesprawiedliwych również poza murami miasta Nowej Jerozolimy. Tym samym ogniem zniszczeni będą szatan i jego aniołowie, gdyż ogień ten jest im przygotowany. Tartaros. Czwartym terminem przetłumaczonym na słowo piekło jest grecki termin tartaros lub łacińskie tartarus, występujący tylko raz w Nowym Testamencie i oznaczający aktualne miejsce pobytu szatana i jego zastępów. Pogląd ten reprezentuje apostoł Piotr. Albowiem Bóg nie przepuścił także i upadłym aniołom, lecz strącił ich do piekła Tartaros i wydał na pastwę ciemnością czeluści, gdzie na sąd czekają. Słowo Tartaros nie może oznaczać miejsca wiecznej męki, wiecznej kary,
ponieważ szatan i upadli aniołowie oczekują w Tartaros jedynie na sąd. Prawdę tę potwierdza apostoł Juda. Aniołów nawet, którzy nie uszczegli swej książęcej godności, lecz opuścili swe mieszkania, trzyma w ciemnościach na wielki sąd skutych wiecznymi kajdanami. Dodać trzeba, że w miejscu pobytu szatana i jego zastępów nie płonie żaden ogień i nie przybywają dusze zmarłych grzeszników. Tartaros nie przedstawia zatem miejsca wieczystych mąk dla bezbożnych i szatanów, a jedynie miejsce czasowego pobytu w oczekiwaniu na sąd i szatana i jego aniołów. Gdy Jezus uwalniał podczas ziemskiej działalności opętanych z mocy demonów, duchy te oświadczyły: co Tobie dla nas, Jezusie, Synu Boży? Czy po to tu przyszedłeś, żeby nas dręczyć przed czasem? Wynika stąd, że były świadome przyszłej kary, a do tego czasu nie zażywały mąk piekielnych. Ponieważ apostoł Paweł określa szatana jako księcia mocy powietrznej, to jest ducha działającego teraz w synach niedowiarstwa, łatwo zrozumieć, że miejscem wygnania i pobytu szatanów jest nasza planeta, a zwłaszcza otaczające ją przestworza. Podobnie jak szatana i jego aniołów, Pan Bóg zachowuje na sąd również niesprawiedliwych, o czym pisze apostoł Paweł. Potrafi Pan wybawić od pokuszenia ludzi pobożnych, a bezbożników zachować na dzień sądu dla karania. Co do miejsca oczekiwania na sąd ludzi niesprawiedliwych i szatanów, istnieje duża różnica. Niezbożni oczekują w Szeolu lub Hadesie, czyli w grobie, w prochu ziemi, szatani natomiast w Tartaros. W czasie, gdy niesprawiedliwi spoczywają w grobach, szatan skuteczny jest w synach niedowiarstwa, sprawując rządy jako książę świata tego. Nadejdzie jednak dzień rozrachunku i zapłaty. Panowanie szatana skończy się, a grzeszni zostaną zmartwychwzbudzeni, aby zdać rachunek szafarstwa swego przed Bogiem. Apostoł Jan pisze, iż ci, którzy nikczemnie postępowali, zmartwychwstają na sąd. Scena ta opisana została w Apokalipsie. Morze wydało umarłych, którzy w nim się znajdowali, podobnie wydały swych umarłych śmierć i otchłań. Potem ujrzałem wielki tron błyszczący i tego, który na nim siedział. Widziałem, pisze apostoł Jan, jak stali przed tronem ci, którzy byli umarli, wielcy i mali. A potem otworzono księgi, otworzono jeszcze inną księgę, księgę żywota. Potem odbył się sąd nad umarłymi według uczynków ich na podstawie tego, co w księgach było napisane. Po zakończeniu procesu wszechświata nastąpi wykonanie za pośrednictwem ognia gehenny wyroku wiecznej śmierci. Sprawiedliwości Bożej stanie się zadość. Rozległe tereny roztaczające się wokół Nowej Jerozolimy staną się widownią ostatniego obrazu w dziejach grzechu. Powierzchnię ziemi pokryje jezioro ognia i siarki, dopełniając dzieła zniszczenia, dokonując zarazem oczyszczenia planety z pozostałości zła. A więc również Tartaros nie przedstawia katolickiego pojęcia piekła. Wieczny los niesprawiedliwych. Dotychczasowe rozważania wykazały, że Pismo Święte nie potwierdza katolickiej teorii o mękach piekielnych w ogniu stającym się udziałem potępieńców bezpośrednio po śmierci. Kara ognia wymierzona zostaje w dniu ostatecznym. Rozstrzygnięcia wymaga jednak kwestia czasu trwania kary wiecznego ognia. Kościół dowodzi, że te kary piekielne trwają wiecznie, uważając tę naukę jako dogmat wiary. Potępieni nie mają żadnej nadziei, że ich kary skończą się kiedykolwiek. Wieczność bowiem kar piekielnych jest artykułem wiary tak samo jak wieczne trwanie szczęścia błogosławionych w niebie. Uważa się, że stanowisko powyższe wynika z Pisma Świętego, ponieważ Słowo Boże wspomina o ogniu wiecznym, nieugaszonym, a nawet o wiecznych mękach.
Jednakże w myśl zasad hermeneutyki biblijnej nie można rozpatrywać wyrażeń Pisma Świętego w oderwaniu od bliższego i dalszego kontekstu, lecz należy rozważać je w ich świetle. Dotyczy to również wyrażeń wieczny i nieugaszony, odnoszących się do ognia Gehenny. Przeciwko wiecznemu trwaniu mąk piekielnych przemawia wiele racji, których nie sposób pominąć. Skoro zapłatą za grzech jest śmierć, nie można twierdzić, że iż będzie nią wieczne życie w męczarniach. Biblia naucza, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Jakże więc może żyć będzie na wieki w męczarniach? Grzech popełniony i dopełniony, pisze apostoł Jakub, rodzi śmierć. Nie może zatem rodzić wiecznego życia mąk. Albowiem źle czyniący będą wygubieni, a którzy ufają Panu, posiądą ziemię. Niegodziwi będą wytraceni, plemię niezbożnych wyginie. Skoro wygubienie, to nie żyjący wiecznie w mękach. Wypowiedzi te wskazują na wieczną śmierć jako przeciwieństwo wiecznego życia, czyli przedstawiają karę potępienia w postaci unicestwienia i wiecznego niebytu. W ich świetle niekończące się życie mąk jest absurdem. Potwierdzeniem tej prawdy biblijnej są liczne ilustracje, z pomocą których Słowo Boże przedstawia los niesprawiedliwych. Bezbożnicy są jak plewa, którą wiatr pomiata. Niezbożni zmarnieją, wrogowie Pana, jako łąk ozdoba uwiętno, jak dym się rozwieją. Jako rozwiewa się dym, znikają jako wosk, topnieje przy ogniu, tak giną grzesznicy przed Bogiem. Bo oto dzień przyjdzie pałający jak piec, a będą wszyscy pyszni i wszyscy czyniący bezbożność słomą, i zapali się dzień, który przyjdzie, mówi Pan zastępów, i nie zostawi im korzenia ni gałązki. W świetle przytoczonych tekstów nie ma miejsca na nieskończące się trwanie piekielnych mąk. Doktryna ta jest sprzeczna z zasadami humanitaryzmu i nie tylko boskimi, nawet w ludzkim odczuciu sprawiedliwości i kary razi okrucieństwem. Nie da się pogodzić z nieskończoną mądrością oraz pełnią dobra i sprawiedliwości Boga. Bóg wiecznie znęcający się nad swymi wrogami i tortujący ich płomieniem nieugaszonego ognia byłby bardziej podobny do średniowiecznych inkwizytorów niż ewangelicznego Ojca. Dlaczego więc Pismo Święte mówi o wiecznym i nieugaszonym ogniu oraz wiecznych mękach? Czyżby się myliło lub było samo w sobie sprzeczne? Opinia taka jest przedwczesna. Wbrew pozorom przytoczone terminy przedstawiają zgoła odmienny sens, niż by się na pozór zdawało. Na przykład sąd ostateczny nazwany jest w Piśmie Świętym sądem wiecznym. W określeniu sądu występuje identyczny przymiotnik wieczny, aionios, jak w przypadku wiecznego ognia Gehenny. Czyż należy wyciągać stąd wniosek, iż sąd ostateczny trwać będzie wiecznie? Oczywiście nie. Każdy rozumie, nie będąc nawet teologiem, że sąd Boga został nazwany tak z uwagi na ostateczność i nieodwracalność, czyli wieczność rozstrzygnięć, mówiąc inaczej, z uwagi na wieczny skutek sądu. W tym sensie należy również pojmować wieczność ognia Gehenny, to jest nie jako trwanie w czasie i przestrzeni, lecz jako skutek przesądzający na wieki los niebobożnych. Będzie to zatem kara potępienia o skutkach wiecznych i ostatecznych. Czy rozumowanie jest poprawne? Na poprawność wskazuje nauka apostoła Judy, który pisze, iż Sodoma i Gomora zostały pokarane ogniem wiecznym. Mimo scharakteryzowania ognia jako wiecznego, wiadomo, że ogień ten nie posiadał
przymiotu wieczności w znaczeniu bezkresnego trwania, gdyż nie płonie tam do chwili obecnej, lecz zatem został tak określony w znaczeniu nieodwracalnych, wiecznych następstw. Charakter ognia gehenny, który wniósł sądu na wiedzi grzesznych, będzie identyczny. Podobnie wygląda sprawa z drugim przymiotem ognia gehenny, nieugaszony. Żadna moc i siła ziemska nie będą w stanie zagasić go, a więc ogień ten będzie nieugaszonym w znaczeniu mocy, a nie czasu trwania. W czasach starotestamentowych ogień mający zniszczyć dawną Jerozolimę również został określony jako nieugaszony. Bóg zapowiedział ustami proroka: jeśli mnie słuchać nie będziecie, zapalę ogień w bramach Jeruzalemu, a nie będzie ugaszony. Słowo to wypełniły się podczas najazdu wojsk babilońskich. Jerozolima nawiedziona została nieugaszonym ogniem znieconym przez babilońskich żołnierzy. Nikt nie był w stanie powstrzymać niszczycielskiej ręki przed dziełem zniszczenia. Ogień pożogi płonął tak długo, dopóki nie strafił doszczętnie nieposłusznego miasta. Chociaż ogień ten określony został jako nieugaszony, nie płonie on do dnia dzisiejszego, ponieważ cecha ta nie oznaczała wieczności w znaczeniu trwania. W tym sensie rozumieć należy także wieczne męki jako męki ostateczne. Określenia wieczny i nieugaszony w odniesieniu do ognia, mającego nawiedzić w dniu ostatecznym szatana i grzeszników, oznaczają wieczność i nieodwracalność rozstrzygnięć będących zakończeniem występnego istnienia. Wieczna kara nie oznacza wiecznego karania, podobnie jak kara wiecznego zatracenia nie oznacza nieustającego zatracenia. Obraz zagłady niesprawiedliwych przedstawiony przez Pismo Święte wskazuje na unicestwienie i niebyt. Po grzesznych nie pozostanie ani korzeń, ani gałązka. Nicość stanie się rezultatem ognia gehenny, który spadnie na pysznych i czyniących bezbożność. Przepraszam. Będzie to udziałem nie tylko ludzi, lecz także upadłych duchów z ich księciem na czele. O Lucyferze powiedziane jest: w mnóstwie nieprawości twych splugawiłeś poświęcenie twoje. Wywiodę tedy spośród ciebie ogień, który cię pożre i obrócę cię w popiół na ziemi przed oczyma wszystkich widzących cię. Wszyscy, którzy cię ujrzą między narodami, zdumieją się nad tobą. Wniwecz obrycony jesteś i nie będzie cię na wieki. W rezultacie wiecznego ognia gehenny szatan zostanie obrócony wniwecz, ulegnie unicestwieniu, stanie się niebytem, gdyż nie będzie go na wieki. To samo nastąpi w odniesieniu do jego zastępów, a tym bardziej grzeszników. Jak ognie w Dolinie Chinnom unicestwiały gromadzone tam nieczystości lub wieczny ogień spowodował zniszczenie Sodomy i Gomory, albo nieugaszony ogień Babilończyków strawił mury jerozolimskie, tak wygładzeni zostaną niesprawiedliwi i szatan w dzień sprawiedliwego sądu Boga. Żadna moc nie wstrzyma ręki karzącej. Przestaną istnieć grzech, grzesznicy, ojciec grzechu, szatan. Pismo Święte naucza, że Bóg jest w możności zatracić w ogniu gehenny nie tylko ciało, lecz także duszę. Ogień gehenny, w którym żywioły od żaru stopieją, dokona swego niszczycielskiego dzieła, oblicze ziemi ulegnie odnowie przez moc wszechmocnego, stając się wieczną ojczyzną zbawionych. Podczas gdy ostatecznym losem niesprawiedliwym będzie wieczna śmierć, nagrodą sprawiedliwych wieczne życie. Albowiem źle czyniący będą wygubieni, a którzy ufają w Panu, posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie stanie grzesznika, gdy na miejsce jego spojrzysz, już go tam nie będzie, ale cisi posiądą ziemię i będą się radować obfitym pokojem.
Niezbożni natomiast zmarnieją, wrogowie Pana jako łąk ozdoba uwiędną, jak dym się rozwieją. Po obrazie zniszczenia dokonanego przez ogień gehenny, objawienie przedstawia ziemię nową, oczyszczoną ze skutku zła i bezprawia, spowitą w nową atmosferę. Potem ujrzałem, pisze apostoł Jan, nowe niebo i nową ziemię, pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Była to ojczyzna zbawionych, wyzwolone wszechmocą Bożą siły termojądrowe, drzemiące w materii, unicestwiły zło i grzech, dokonując dzieła oczyszczenia. Ta sama moc twórcza odnowi oblicze ziemi na obraz raju. Na szczęśliwej planecie zamieszka powieczne czasy szczęśliwy człowiek. Wnioski. Reasumując pogląd katolickiej nauki o wiecznych mękach piekielnych, w aspekcie Pisma Świętego dochodzimy do następujących wniosków. Po pierwsze, nigdzie na ziemi nie znajduje się miejsce płonącego ognia w rodzaju katolickiego piekła, w którym by przebywały dusze zmarłych potępieńców wraz z szatanami, by cierpieć niewysławione męki. Po drugie, zmarli niesprawiedliwi, podobnie jak sprawiedliwi, śpią w prochu ziemi, czyli przebywają w Szeolu lub Hadesie, oczekując na dzień zmartwychwstania, nagrody lub sądu i kary wiecznej śmierci. Po trzecie, szatan i jego zastępy nie przebywają w miejscu płonącego ognia, lecz w ciemnościach przestworzeń ziemskich, mając dostęp do ludzkich serc i umysłów. Po czwarte, kara za grzech zostanie wykonana po sądzie ostatecznym, przy czym narzędziem tej kary będzie wieczny i nieugaszony, to jest o skutkach wiecznych ogień gehenny. Po piąte, w wyniku działania ognia gehenny nastąpi ostateczne, całkowite i nieodwracalne unicestwienie potępionych szatana i demonów. Po szóste, ziemia zostanie za pośrednictwem tego samego ognia oczyszczona i odnowiona mocą twórczą Boga według obrazu raju, stając się wieczną ojczyzną zbawionych. Nauka o aktualnie istniejącym piekle wiecznie płonącego ognia, piekle nieokończących się mąk grzeszników i szatanów, mija się całkowicie z prawdą biblijną. Nie trudno spostrzec, że koncepcja tak pojętego piekła powstała na skutek błędnego połączenia czterech biblijnych pojęć – Szeolu, Hadesu, Gehenny i Tartaros, posiadających odmienne znaczenie, w jedno pojęcie zespolone pogańską doktryną nieśmiertelności duszy.